No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor, a dzisiaj o części Call of Duty, która była najbardziej hejtowana przez społeczność. Części Call of Duty, której pierwszy oficjalny zwiastun, jaki się pojawił, zyskał prawie 4 miliony łapek w dół i tylko nieco ponad 600 tysięcy w górę. O którą część Call of Duty chodzi? Zapraszam Was na odsłonę, która na zawsze przeszła do historii. Call of Duty Infinite Warfare. Tak, moi drodzy, jeżeli siedzicie w świecie Call of Duty długo, to na pewno przyszło wam usłyszeć o Call of Duty Infinite Warfare, o części stworzonej przez Infinity Ward, o ostatniej jetpackowej części Call of Duty na ten moment w historii. Części, której nikt nie chciał. W związku z tym twórcy tak bardzo zdawali sobie sprawę z tego, że nie tego chce społeczność, że żeby zachęcić ludzi do kupna właśnie tej gry, w którą zaraz zagram, dorzucali tak naprawdę drugie Call of Duty w środku. Tym Call of Duty była zremasterowana część Call of Duty 4 Modern Warfare. To mówi, moi drodzy, naprawdę sporo o tym tytule, ale czy mówi wszystko? Bo wbrew pozorom, już po tych, wiecie, wielu latach po premierze Infinite Warfare, ja uważam, że to wcale najgorsza część Call of Duty nie była. Oczywiście nie jestem fanem jetpackowych kodów. Zawsze wolałem boots on the ground. Zawsze wolałem kody, w których biegamy po prostu postacią, a nie latamy. Natomiast Infinite Warfare jako to zwieńczenie ery jetpacków uważam, że wypadło całkiem okej. A dzisiaj zobaczymy, jak ta gra w ogóle wygląda po tych ilu już? 8-7 latach po premierze. Słuchajcie, w ogóle wow, 123 tysiące w Klantagu. Tyle wtedy miałem subów na YouTubie. Teraz jest tego troszkę więcej, ale też to było kilka lat temu. Tak wygląda w ogóle lobby w tej grze. No i to, co może was zaskoczyć, to to, że w tym kodzie były jeszcze skrzynki. Czyli mikrotransakcje, których nigdy więcej nie chciałbym zobaczyć, przynajmniej w takiej formie, jak wtedy były. W wielkim skrócie, żeby zdobyć pewne rzeczy w grze, trzeba było trafić je ze skrzynek, które oczywiście, prócz tego, że można było je zdobywać po prostu grając, ale w bardzo mozolnym tempie, to można było też wydawać na to kodpońcy. Ja w ogóle mam jakąś skrzynkę, to otwórzmy i zobaczycie przy okazji. Wow, i trafimy picką broń od razu. Serio. Super. Bandziora. Nawet nie mam pojęcia, czy ten lekki karabin maszynowy jest dobry, ale to jest raczej dobry trawy, picka broń. Mam jeszcze jedną skrzynkę do otworzenia, no zobaczmy. To było uzależniające, pamiętam, także kamuflaż na karabiny snajperskie w ogóle. Takie rzeczy można było tutaj trafiać, ale okej. Myślę, że nie to was interesuje najbardziej. Najbardziej będzie was interesował gameplay oraz oczywiście w ogóle cały system działania wtedy w multi. Wówczas Call of Duty cechowało się jeszcze systemem tak zwanym Pick a Ten, czyli systemem, w którym stworzenie waszej klasy było ograniczone 10 slotami. Co przez to rozumiem? Broń główna, jeden slot. Jeden dodatek do broni głównej, drugi slot. Trzeci, czwarty, piąty. Jeżeli chcecie broń dodatkową, to tracicie szósty, piąty. Dodatek do broni, siódmy, ósmy, więc zazwyczaj się grało bez broni dodatkowej po to, żeby mieć atuty. Bo każdy z atutów to jest kolejny punkt, czyli już mamy z samych atutów trzy kolejne zużyte punkty. I na przykład granat ofensywny to kolejny punkt, więc 10 punktów tworzy w moim przypadku broń główna z 4 dodatkami, 3 atuty oraz 1 granat ofensywny. Było natomiast sporo kombinacji, jak sami widzicie. Można było grać bronią główną bez dodatków, wtedy z 6 atutami. Można było grać bronią główną i bronią dodatkową bez atutów, ale dopieszczoną na maksa. Jak widzicie, było to dosyć ciekawe. W kwestii takich rzeczy jak kamuflaże, no to już w tamtych czasach w kodzie po prostu tych kamuflaży było mnóstwo. Ja też nie ukrywam, że zbyt dużo podblokowanego nie mam, bo wbrew pozorom w Infinite Warfare zbyt dużo nie grałem. Z tego, co patrzyłem ostatnio, lekko ponad 100 godzin przegrałem w Infinite Warfare, co szczerze mówiąc jak na mnie to jest bardzo mało, bo zazwyczaj w tych kodach, szczególnie w tych starszych, robiłem pod 1000 godzin lekko, a w wielu oczywiście wiele tysięcy godzin. Było coś takiego jeszcze jak prestiże broni, były zawieszki. Nie chcę was zanudzać. Sprawdźmy, czy w ogóle znajdzie mi mecz, bo nie odpalałem tej gry od 7-8 lat. Deathmatch drużynowy to chyba coś, co powinno mimo wszystko znaleźć. Mam w ogóle wbity prestiż.
bodajże pierwszy. Ta odznaka przy moim niku oznacza, że mam jakiś prestiż. Jak widzicie, inni ludzie w lobby mają inne prestiże i wtedy te prestiże były takie, jak powinny być zawsze, czyli gdybym chciał przejść na kolejny prestiż, czyli zmienić tę odznakę, którą mam przy levelu na kolejną, to tracę wtedy cały progres na przykład levelu na broniach z możliwością zachowania tam kilku wybranych przeze mnie rzeczy co prestiż, ale za to, że się sprestiżowało, dostawało się też kolejne benefity. W ogóle mam tutaj też inne klasy porobione, ale okej, weźmy tę główną. O, czekajcie, bo muszę sobie zmienić ustawienie i w ogóle tutaj rzeczy, bo to tak nie może być. Odwróć układ przycisków. Powiem wam, że mam trochę problem, bo nie jestem w stanie zmienić celowania z L2 na L1. Zaraz spróbuję to jeszcze raz zrobić. No właśnie, i przez to będę rzucał granaty, bo jestem strasznie przyzwyczajony do tego. Gramy oczywiście na fowie 80, jak nie 60. Ja już nie pamiętam ile... No i ogólnie mam lagi. No działa to potwornie, wam powiem, na PlayStation 5. A będę się musiał przyzwyczaić do tego L2, R2. Inaczej tego nie przetrwamy. Tego fowa oczywiście się nie dało zmienić. Tutaj był oczywiście zaawansowany movement, jak widzicie to latanie i tak dalej, ale co wy, ja tego totalnie nie pamiętam. O, i znowu granat mu rzucę. Będę się tak mylił za każdym razem, no nie jestem w stanie pamięci mięśniowej tak szybko zmienić. Ale to, co mi się rzuca w oczy, że obraz jest niesamowicie nieostry. I tego się po prostu nie dało zmieniać. Wtedy każdy grał na konsolach w kody i to było oczywiście coś, do czego się przyzwyczajaliśmy. Natomiast teraz wracając z tych nowych kodów, o, jest przepaść, jest naprawdę przepaść. Ale nie na tym chcę się skupiać oczywiście dzisiaj, bo to jest gra 8-7-letnia, więc to jest oczywiste, że pod takimi kwestiami będzie odstawać. Co innego w kwestii samego feelingu strzelania broni. Jeszcze te lagi mnie martwią, bo mam dosłownie... O, i shotguny wtedy też oczywiście były. Na pewno za małą czułość. Dam sobie nawet 12, wtedy grałem na bardzo wysokich. Dobra, udało mi się zmienić kilka ustawień i teraz powinno już trochę działać trochę lepiej. W końcu mogę celować L1. To było tam tak dosyć nieczytelnie pokazane. No i spróbujemy coś tutaj zrobić, ale to jest zbyt długa przerwa od takiego grania jetpackowego, żebym tutaj cokolwiek mógł zrobić. Natomiast znalazło to lobby bardzo szybko, prawda? Także no Team Deathmatch jak najbardziej da się pograć. I w ogóle ta broń jest chora. I to jest w ogóle to, co trafiłem, ej, ten raw. Ty, to może? Oczywiście w Infinite Warfare był cały ten system specjalności postaci. Jak widzicie, mi się coś tutaj naładowało. I to powoduje, że moja postać jest w tym momencie niewidoczna. Mam ogromne lagi. Nie jestem w stanie sprawdzić pingu, ale lagi ewidentnie są odczuwalne. Ten mnie chciał zabić ładnie, dostał. Snajper kolejny. Free Fire, nie wyszedł. Co on, czym on tutaj grał? Longbow? To była snajpa. Że wracając jeszcze do początku, gdy wspomniałem o tym, że to była najbardziej hejtowana część Call of Duty. To wynikało nie z tego, że gra była po prostu fatalna, bo... Samo to, że zwiastun gry dostał tak ogromną masę dislike'ów, świadczyło po prostu o potrzebach klientów. Nikt wtedy w community koda nie chciał, moi drodzy, jetpacka kolejnego, a twórcy, nie słuchając, wypuścili kolejnego koda jetpackowego. Natomiast tak jak mówię, twórcy doskonale wiedzieli, co robią, więc żeby jakkolwiek zwiększyć sprzedaż tej gry, moi drodzy, dodali właśnie zremasterowaną część Call of Duty 4 Modern Warfare w pakiecie z Infinite Warfare i wtedy, jak dobrze pamiętam, nie dało się kupić tego zremasterowanego koda 4 w inny sposób niż nie kupując Infinite Warfare. Także to wszystko już wtedy, jak widzicie, Activision miało zaplanowane. Ale te lagi psują trochę imersję. Ale to jest to, z czym ja też kojarzę właśnie... Dobra, mamy Bespa. To jest to z... Boś, lata po tych ścianach. W ogóle ciężko się z tym połapać, jak się długo nie grało. Co ja chciałem powiedzieć? To jest to, co ja kojarzę właśnie z tymi kodami na konsolach, że często były te problemy właśnie z tymi takimi mikrościnkami. Ja to miałem zawsze na PlayStation. Czasami częściej, czasami rzadziej, ale to ogólnie było. O, i mecz się w ogóle skończył, ten pierwszy po tylu latach. Taka w ogóle była końcowa, wiecie, animacja meczu. To jest też coś, na co warto zwrócić uwagę po tych latach.
Bo coś podobnego mieliśmy chociażby w Vanguardzie, jeżeli dobrze pamiętam. No i mamy kolejny meczyk, moi drodzy. Bez problemu na tym Team Deathmatchu znajduje tel. O, pamiętam tę mapę, lubiłem ją, lubiłem tę mapę. Zagramy sobie tym, gdzie to jest, Raubandior. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest tak naprawdę za broń, niczego nie pamiętam. Na szybko ją zrobiłem. Jest jako epicka, więc zobaczymy. Dosyć szybki AD jest jak na tego. Okej, okay, let's go boys! Tutaj widzę, że jest sporo graczy, którzy no grindują. Tu chłopy mają jakieś finałowe prestiże i tak dalej. Ale nie ma co się dziwić. Zawsze w każdym kodzie ludzie dużo grają, ale widoczność, połapać się w tym wszystkim, co wy? O, ta broń jest lepsza od tamtej, chociaż strzela dziwnie. O, ja ginę teraz. O, ta. Z jakichś dubeltówek akimbo. To wszystko, moi drodzy, zawsze było w kodzie. Te wszystkie syfy akimbo. No, oczywiście dzięki temu, że to były jetpacki, to można było takie flanki wokół Mabro bić. Można było też spać z mapy na przykład. Co prawie teraz się stało. Ale to ogólnie patrzcie. Patrzcie, jakie to dawało możliwości, nie? Bardzo duże możliwości dawały no te po prostu jetpacki w wielkim skrócie. Natomiast trzeba było trochę pograć, żeby sobie to wyczuć. Ja po tylu latach, co by? Czułości nie umiem sobie ustawić, a co dopiero jakieś playsy z jetpackami. Ochronił mnie teammate, brawo. Czym oni tu w ogóle grają? O, wow. Te wszystkie dziadostwa takie, nigdy tego nie rozumiałem w kodzie, patrzcie. Co tutaj się w ogóle dzieje, nie? Wcisa mnie jakaś czarna dziura. No pamiętam, że takie rzeczy występowały, ale gdy tak wracasz po tylu latach, to jednak nie pamiętasz, że takie rzeczy występowały. Wiecie, o co chodzi? Te bronie na blisko widzę, że są mocne. No ja biegam z takim klocem, ale i tak jest ta broń dobra, tylko po prostu na blisko przegrywam. Jak pierwszy nie zacznę strzelać. Dobra, udało się mecz wygrać. Oczywiście są potężne ciężary dla mnie po tylu latach w tego typu grze. No ale co mi się rzuca w oczy? Co mi się rzuca w oczy? To była gra, która nie była pod casuali. I to jest bardzo ciekawe spojrzenie, bo przez te jetpacki, przez to, że wszyscy dosłownie się ruszają, wiecie, góra, dół, lewo, prawo, latają ci po ścianach. Naprawdę casualowy gracz nie miał jak się w tym połapać. Oczywiście były te zepsute rzeczy, jak jakiś shotgunek, chłop tutaj tym grał i tak dalej. Ale koniec końców, to była dosyć ciężka gra. To była dosyć ciężka gra, no i ona wymuszała jednak granie, żeby coś tam móc w ogóle zrobić. Bo jak się tak grało od czasu do czasu, to bardzo duży przejazd się dostawało. Ja to też teraz czuję, gdy trafiam na gościa, który ewidentnie gra w to regularnie, a nie tak jak ja teraz po 8 latach. No ale Infinite Warfare zestarzał się i to zdecydowanie po tym kodzie widać. Infinite Warfare się bardzo zestarzał. Ta gra jest już wiekowa i czuć to pod każdym względem, gdy tutaj biegam i gram. Zakończymy sobie ten nostalgiczny powrót, słuchajcie, na mapie, którą nawet jeżeli nie graliście w stare kody, to będziecie teraz dzięki MW3 kojarzyli. Słuchajcie, Terminal. Tak, to jest Terminal, a w zasadzie remaster Terminala, tylko że w Infinite Warfare, jak widzicie, taki kosmiczny. No i cóż, spróbujmy tutaj pograć. Znowu jest ten chłop z tymi shotgunami przeciwnej. Ale są takie, powiem wam, lagi. To jest tragedia. Patrzcie, ja w ogóle za ścianą dostawałem od chłopa. Jak to się wydarzyło? Co jest? Oh my god, ten z tymi shotgunami. Co tu się dzieje, moi drodzy? Wow. Ja powiem wam, że ten terminal w porównaniu z tym, który mamy w MW3, jest tragedia jakaś. No nie biega się tu przyjemnie. I patrzcie, co chwilę przycina tę grę, nie? Oh my god, wow! To jest właśnie to, o czym mówiłem. No nie ma opcji, żebym ja miał teraz odruch, żebym się patrzył gdzieś w sufit, że chłop lata. Totalnie nie do przewidzenia to są rzeczy.
A ten co tu siedzi tak? W ogóle patrzcie jak przycina grę, no ja strzelam i mi momentalnie ścina jakby celowanie. No nie, no powiem wam, że w tym powrocie po tylu latach najbardziej przeszkadzają mi te lagi, bo no trochę się nie da dosłownie grać, nie? Przez te lagi. Jeszcze jak ja jestem słaby, to jeszcze bardziej się frustruję, nie? Bo nie dość, że ginę przez to, że jestem słaby, to jeszcze ginę przez lagi. No, albo jakieś granaty. Baczmy. O, jakiś potrójny granat. No nie pamiętam totalnie tych rzeczy. O nie, nie, znowu ta dziura. Co to jest za syf, ta czarna dziura? Jak to działa w ogóle? To jest tak broken. A to jest w ogóle jeszcze ten gość, co gra tymi shotgunami. Chłop w 8-letniej grze używa jakichś absurdalnie popsutych rzeczy, nie? Ja. Shotgun, jakieś czarne dziury. Co jeszcze masz w repertuarze, Benibo? Co jeszcze masz w repertuarze? Koniec, jest kolejna wygrana. Dobry team mi losuje. Bo tutaj chłop u nas zrobił 35 fragów. No podziwiam, podziwiam, że ktoś tak głupie w te, akurat w tę odsłonę po tylu latach. Chociaż nie chcę, żeby moja narracja była taka, że gra jest beznadziejna. No nie, beznadziejna nie jest i nigdy według mnie nie była. Ale... no nie działa. No kurde, na moim PlayStation 5 ta gra nie działa zbyt dobrze. Oczywiście Infinite Warfare to nie była tylko gra wieloosobowa. Tutaj mieliśmy też naprawdę według mnie fenomenalną kampanię jednego gracza. I to jest coś, o czym rzadko się w ogóle mówi. Ale uważam, że kampania, czyli tryb fabularny w Infinite Warfare to jest top 3 trybów fabularnych w historii w ogóle gier Call of Duty. I na pewno wam kiedyś tę kampanię na kanale całą pokażę. No i zombie. Zombie, które też wtedy były nowością o tyle, że pojawiły się zombie w tytule od Infinity Ward. To były też dosyć ciekawe zombie, ale nie wiem jak one na tle normalnych zombie stoją. Jacyś fani zombie mogą dać znać. Tak czy siak, Infinite Warfare, powrót po tych, no wynika z daty na dole, po tych 8 latach. Nie mogę powiedzieć, że jest udany, bo uprzykrza granie, jakość serwerów, lagi i tego typu techniczna kwestia gry, natomiast sama gra wtedy nie mogę powiedzieć, że się fenomenalnie bawiłem, nie mogę też teraz tego powiedzieć, ale sama gra na pewno nie zasługiwała na ten hejt, jaki otrzymała. Wyszła po prostu w złym czasie. Nikt nie chciał tej gry i stąd to wynikało. Dajcie znać, czy graliście w Infinite Warfare. Dajcie znać w takim razie, jak wy wspominacie tę część, a jeżeli nigdy nie przyszło wam poznać tego tytułu, w czasach jego premiery, no to nigdy nie poczujecie to, czym było Infinite Warfare w tamtych czasach, bo naprawdę nikt, ale to nikt tej gry nie chciał. Dzięki za dzisiaj, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej nostalgicznych powrotów, a ja się z wami żegnam, mówi Goldzor, na razie.